kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święty Albin. W wieku VI, w którym żył święty Albin, nie było ani policji, ani takich sądów jak teraz. Nikt nie robił dochodzeń, nikt nie badał spraw. Doniósł kto sądowi, że taki a taki człowiek jest winien jakiejś zbrodni. Wystarczyło, by wtrącić go do więzienia i ściąć mu głowę. Dużo niewinnych trafiało do więzienia i dużo ponosiło karę śmierci, nie zasłużywszy na nią. Zdarzyło się, że w diecezji andegaweńskiej, w której święty Albin był biskupem, zły i niesprawiedliwy wielkorządca wtrącił do więzienia kilku zupełnie niewinnych młodych ludzi, opierając się tylko na fałszywym doniesieniu bardzo złego człowieka. Osadzono ich w twierdzy andegaweńskiej. Miasto Andegawenia leży we Francji i otoczone było wówczas gęstymi lasami i borami. Twierdza zbudowana na skalistym brzegu rzeki miała grube mury i trudny był dostęp do niej. Nie mogli więc więźniowie myśleć o ucieczce. Odgradzał ich od wolności wysoki mur, głęboka fosa i skalisty brzeg. W swym nieszczęściu udali się do świątobliwego biskupa Albina. Sława dobroci i miłosierdzia tego świętego rozchodziła się daleko po całej Francji i poza jej granicami. Jego więc błagali o pomoc, ufni, że ich nie zawiedzie. Bardzo się przejął losem młodzieńców święty Albin i zaraz poszedł do sędziów i wielkorządców, wstawiając się za nimi i ręcząc za ich niewinność. Ale urzędnicy królewscy byli niewzruszeni. Zostali uwięzieni, muszą zginąć. I to wkrótce. Widząc, że ludzi tych nie zmiękczy, że nie znajdzie u nich posłuchu, zwrócił się do Boga. Modlił się żarliwie do późnej nocy. Minęła północ. Koguty piały na wschodzie. Smuga szara zwiastowała zbliżający się brzask dnia. Godzina kaźni była bliska. Więźniowie czekali ufni w pomoc świętego. Noc tę spędzili na modlitwie, przyrzekając poprawę życia, o ile biskupowi uda się ich ocalić. Nagle w ciszy nocy posypały się kamienie z rogu wieży, w której byli osadzeni. Padały z lekkim szmerem, jakby były kulami śniegu, a nie głazami. Ukazał się zdumionym więźniom otwór, który powiększał się z każdą minutą, aż wreszcie zrobił się duży na tyle, że mogli przedostać się przez niego. Wysunęli się jeden po drugim. Przed nimi połyskiwała rzeka i po stromym brzegu wiła się udeptana ścieżka. Zsunęli się po niej w dół. Na rzece kołysało się czółno. Siedli w nie drżący, zdumieni, bojąc się wierzyć swemu szczęściu. Łódka z chyżością ptaka uniosła ich z biegiem rzeki i zatrzymała się po drugiej stronie. Stąd widać było pałac biskupi. Upadli biskupowi do nóg. Całowali mu stopy w dziękczynieniu. Nie mnie dziękujcie, lecz Bogu Wszechmogącemu, bronił się święty Albin. U stóp ołtarza złożyli przysięgę na wierną służbę Bogu i przysięgi tej dotrzymali.
święty Albin dał im pieniędzy na drogę. Podarował po koniu ze stajni i polecając Bogu, wyprawił w świat, by ich nie dosięgła ręka okrutnych urzędników królewskich.